W dniu dzisiejszym w nasze ręce wpadł router Mercusys AC12G. Dla wielu ta marka może wydać się obca, lecz tak naprawdę jest to produkt firmy TP-Link. Pokażemy Wam, co wchodzi w skład takiego zestawu, opiszemy specyfikacje urządzenia, przeprowadzimy podstawową konfigurację oraz zainteresowanym pokażemy, jak wygląda to wnętrze routera. Osoby zainteresowane sprzętową wydajnością urządzenia zapraszamy do osobnego filmu, który pokazuje się w karcie w prawej górnej części ekranu. W kartonie wraz z routerem otrzymujemy zasilacz 9V o mocy 0,85 A, okołometrowy patchcord i skróconą instrukcję obsługi. Sprawdźmy, co to urządzenie nam oferuje. Wi-Fi pracuje w standardzie AC1200 w dwóch zakresach, 2,4 GHz i 5 GHz, z maksymalną deklarowaną przez producenta prędkością 300 Mbit na sekundę dla częstotliwości 2,4 GHz i 867 Mbit na sekundę dla 5 GHz. Dzięki temu możemy cieszyć się dostępem do szybkiego internetu poprzez sieć Wi-Fi. Urządzenie posiada 4 zewnętrzne anteny o mocy 5 dB. Dla naszego bezpieczeństwa istnieje możliwość stworzenia osobnej sieci dla gości, dzięki czemu odseparujemy nasze urządzenia od potencjalnego niebezpieczeństwa. Na tyle urządzenia znajdziemy 4 gigabitowe porty, w tym jeden oznaczony kolorem żółtym port WAN. Urządzenie jest bardzo łatwe w konfiguracji. Odbywa się to w trzech prostych krokach i jest możliwe do wykonania zarówno z naszego komputera, jak i smartfona. Po podłączeniu wszystkich przewodów do urządzenia, dodatkowo jeżeli robimy to przez sieć Wi-Fi, trzeba się z nią jeszcze połączyć, obie mają Mercusys w nazwie i są niezabezpieczone hasłem. Następnie, na naszym komputerze lub smartfonie pojawi się panel konfiguracyjny. W pierwszym kroku należy podać unikalne hasło, które zabezpieczy nasz router przed nieautoryzowanym dostępem do niego. W drugim kroku należy podać, w jaki sposób nasz dostawca internetu dostarcza nam naszą usługę. Najczęstsze z nich to DHCP. W trzecim kroku konfigurujemy nazwę SSID i hasła dostępowe do naszych sieci Wi-Fi, osobno dla częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Następnie w naszym panelu możemy sprawdzić, czy obie nasze sieci Wi-Fi działają i czy mamy dostęp do internetu. Router ten posiada wsparcie dla technologii IPTV. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby zrezygnować z tradycyjnej telewizji satelitarnej. W tym urządzeniu jest dostępny wielojęzykowy interfejs. W chwili obecnej niestety nie jest dostępny język polski, ale liczymy na to, że producent doda taką funkcjonalność w kolejnych aktualizacjach oprogramowania. Producent deklaruje, że to urządzenie jest w stanie obsłużyć do 60 urządzeń jednocześnie. Jest również dostępna funkcja kontroli rodzicielskiej, która po adresie MAC pozwala zablokować dostęp do internetu w określonych godzinach dla określonych urządzeń. Ta funkcja szczególnie przyda się rodzicom, którzy chcieliby co nieco ograniczyć dostęp do internetu swoim pociechom. Teraz opiszemy Wam trochę wygląd zewnętrzny. To, co jako pierwsze rzuca nam się w oczy, to czarno-szara, solidna obudowa z 4 antenami. Dwie z nich przeznaczone są dla pasma 2,4 GHz, a kolejne dwie przeznaczone dla pasma 5 GHz. Na spodzie obudowy znajdują się perforacje, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza mający na celu chłodzenie urządzenia. Zaraz obok, również na spodzie, znajdziemy dwa odpory umożliwiające montaż naścienny. Router dzięki swoim przystępnym rozmiarom 22 cm na 14 na 3 doskonale wkomponuje się w wystrój pomieszczenia, nie rzucając się jednocześnie przy tym w oczy. Na froncie znajdują się 4 diody: systemowa, Wi-Fi, LAN i WAN. Każda z nich odpowiednio do swojej nazwy sygnalizuje o działaniu w danej usługi. Teraz dokonamy pomiarów sieci Wi-Fi zarówno na 2,4 GHz, 5 GHz. Zaczniemy sobie od sieci 2,4 GHz. Połączmy się z tą siecią. Po połączeniu uruchamiamy test Okla, najpopularniejszy. Jak widzimy, na laptopie osiągnęliśmy około 120 Mbit pobierania i około 30 Mbit uploadu. Teraz ten sam test powtórzę na telefonie. Ja już się połączyłem z siecią 2,4 GHz. Przełączmy się na test. Uruchamiamy go i zobaczmy rezultaty.
pobierania osiągnęliśmy około 75 megabitów, a uploadu na razie oscyluje w okolicach około 80, czyli porównywalnie. Jest to troszkę mniej niż na naszym laptopie, ale jest to spowodowane ograniczeniami technicznymi telefonu. Teraz dokonamy tego samego testu na paśmie 5 GHz, tylko pozwólcie, że się przełączę. Połączyło się, uruchamiamy test na laptopie. Jak widzimy na pobieraniu osiągnęliśmy wynik około 490 megabitów na sekundę, a uploadu około setki. Teraz dokonamy jeszcze pomiaru 5 GHz na telefonie. Ja już się przełączyłem na pasmo 5 GHz, włączamy test. Ten stary możemy zamknąć z 2,4 GHz i uruchamiamy test na 5 GHz na telefonie. Spodziewam się troszkę mniejszych rezultatów niż na laptopie ze względu na to, że telefon ma słabszą kartę Wi-Fi niż laptop. Wyniki są troszkę słabsze niż na laptopie, no ale jest to spowodowane, jak już wcześniej wspomniałem, ograniczeniami technicznymi telefonu. Wyciągnęliśmy około 380 megabitów na 100 uploadów. Przed chwilą przedstawione testy dowodzą, że router może zostać z powodzeniem użyty w domu, jak i w małej firmie i z powodzeniem będzie spełniał swoje zadanie. Podsumujmy teraz wszystkie przedstawione informacje. Urządzenie oferuje nam bardzo wiele za niewielkie pieniądze. Posiada ono 4 gigabitowe porty Ethernet, Wi-Fi w standardzie AC1200, 4 5-decybelowe anteny, po dwie na każde pasmo, działające w technologii 2x2 MIMO, przejrzysty interfejs, dzięki któremu nawet niedoświadczona osoba powinna bezproblemowo sobie poradzić z konfiguracją urządzenia. A zadacie sobie pytanie, dla kogo przeznaczone jest to urządzenie? Urządzenie to sprawdzi się idealnie w użytku domowym, ale i również w małych firmach. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego, a zainteresowanych zakupem zapraszamy na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w opisie pod filmem. Umieściliśmy tam również bezpośredni odnośnik do produktu. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten film rozwiał Państwa wątpliwości co do zakupu tego produktu. Wkrótce na kanale pojawią się kolejne filmy o innych produktach. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi materiałami publikowanymi na tym kanale. Do usłyszenia!